Siemaneczko, z tej strony Pandy. Witam was w pierwszym odcinku z gry GTA 5. Jeśli chodzi o GTA 5, to będą to 3 odcinki, które będę po prostu prezentować jakieś napady, takie rzeczy. Takie wstępne po prostu 3 odcinki, które chcę zobaczyć, jak się przejmą po prostu na YouTubie. Jeśli się przejmą, to najwyżej jeszcze mi napiszecie w komentarzach, czy chcielibyście jakieś jeszcze odcinki z jakichś, nie wiem, minigierek na przykład, albo z jakichś innych napadów, albo jakichś luźnych gier, ale to już zależy od mojego czasu. Luźne gierki to bym bardziej na później odstawił, może jakieś minigierki bardziej. A jeśli chodzi o GTA, to będą pierwsze 3 odcinki i zobaczymy, jak się przyjmą oczywiście. No, ja już was nie zanudzam, przypominam tylko, żebyście zostawili łapeczkę, jeśli wam się spodoba, a nowe osoby, które czekają albo chcą, żeby było więcej GTA, polecam do sobie subskrypcję, wtedy może jak napiszecie jeszcze komentarz, to może będzie więcej tych odcinków, ale już bez zbędnego pitolenia będę oczywiście zapraszał was do pierwszego, dzisiejszego odcinka. A inwestowanie z głową, to jak on zainwestuje... No kurna, no nie! Nie mów, ty jego puścił najgorzej. O! To jest moja reakcja, jak słyszę tego gościa, jak do mnie dzwoni. Fucking idiot! Co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Halo? Ten puszcza. Chyba cię zabiję. Czekaj. On ma mieć pilot czy co? Pilot, no. Ekipa naziemna. Dobra. Ekipa naziemna, strzelec. Nie! Napisz mu, że okej, okay, żeby dawał okejkę. Kombal. Ja się kurwa piszę. On nie chce pilota? Czy co? I want to be the shooter with the pilot, please. Napisałem. On chce być strzelcem z pilotem, to niech Kombal będzie z pilotem. Albo nie, czekaj, dobry Didi. Kurwa, ci mi daj kurwa. Dobra, no może być. Spróbuję, no jak spróbuję. Nie, daj mi pilota, daj mi pilota, daj mi pilota. Nie mogę. Daj mi pilota. Nie, bo... Nie dawaj mu, nie dawaj mu. Dobra, nie rozrywia. Startuj szybko. Robimy. No kurwa, weź mi dał 5%. Jak go, no na kasę. Jaką kasę? Kurwa mnie na kasę. Dobrze wiedzieć. Easy Classic, to jest to. Ej, a ja tu mogę? Czekaj, nie gadaj, że ja mogę. Co możesz? Nie ustawiłem, że można mieć własną, wiesz, Orl? Dobra, pilot jest już gotowy, dawajcie wy, no. Gotów. On chyba struje kogoś. Kurde! Co kurde? Nie mogę wziąć tego, kuźwa, czemu? A co chciałeś wziąć? No dobrze, wiesz co. Aha, o to, nie. Co mam w garażu. Wiem właśnie, co masz w garażu, no. Kuźwa, nie mogę, czemu? To jest zrąbane. A co masz w no, garażu? No bo to jest kurwa. Latające, to jest jako latające, wiesz? Nie możesz opresora brać. Nie można. No i szkoda. Ale ciekawe, ja kurwa mam wybrane? Nie, ja to będę w twoim jechał, Maron. To dawaj. Ale powiem ci, tak do dupy się, powiem ci, steruje, nie? Jak ma się te poduszki, te wszystkie rzeczy. Masakra. Ale ktoś ma chuj na oto. Nie zawsze dać na poprzeciwnika. Jemu ją strzelał. Zaznacz pan i... Aha. Kurwa, też mi się roz... Dobra, weźcie moje, jest kuruma opancerzona. Dobrze, że się są. Oznacz mi ten... No ale jeszcze oznaczam. Valkyrie. Valkyrie masz tutaj. Trochę daleko. 8 kilo osów. Jak ci wyjechał. Na go zabij. Dobrze. Dobra. Kurde, musisz się dosunąć. Jak to jest niewygodnie się siedzi. Weź się mi rozwali auto, przepłacił za to życiem. No. A teleportuje się trochę. Ale powiem ci, Maro, jest progres, bo w końcu się nauczyłem nurkować. Jak wczoraj wow. Robiłem z Kombalem, nie? Z tobą robiłem wczoraj misje te podwodne. Nurkowaliśmy i się topiliśmy. A to ty się topiłeś, ja na akurat... O Jezus, co ten robi? Akrobatyka. No, ćwiczy... robisz ten... pilotaż robisz. To
ja? No, hopie. No. Latam samochodem. Mm. Ja latam. A w ogóle ci nie mówiłem, co kompal wczoraj zrobił. Był zajarany, bo wydał 2 miliony na te auto latające, to co z Powrót do Przyszłości podobne, nie? No. I on polatał chyba 5 minut i powiedział, jakie to gówno, masakra. No bo to jest gówno. No bo a on, jest... on wydał ponad 2 miliony, nie? Bo to kosztuje 2 miliony 500? Nie, nie. Bo on ma te wszystkie rzeczy. 2 miliony po przecenie. A, 2 miliony po przecenie. Tak, i on ma wszystkie te rzeczy. On ma ten bunkier, nie? 2 miliony, a to lata jak gówno, nie? Szczerze. No, masakra, to jest wolne. Ja się właśnie zastanawiam, czy tego nie kupić, ale... A czasami to kiedyś nie było szybsze? Myślę, ja myślałem, że to jest szybciejsze, a to jest kurwa wolne. Szybciejsze, tak. Ja też myślałem, że to jest szybkie, ale... Jednak... Myślę, że to jest szybsze. Jednak nie będę myśleć, bo mi to nie wychodzi. Więc... Więc rób to powoli. Tak. Nie, po prostu zobaczyłem i też mi... Jestem debilem! Mówię, że to wale i... Ta moja kuruma jeszcze tam żyje, czy nie? Kurwa, już prawie się dopala. Tam się docieracie z rywalem pewnie. No, na tarcie. Dosłownie, masakra. A mamy 4 km, nie? Masakra. Kurwa mi mnie. Chyba, no, oni chyba tam mają... Oni są w innej sesji, to jest niemożliwe. Te. My już prawie na miejscu, nie? Halo? No halo, jesteśmy. Halo? Tylko pyta ci wola opie. Przyjechała straż? Ja przyjechałem. Kraj wyście co? Andy... Ja zobaczę na mapie. O Andy, Boże! Pamiętaj, że oni mają twoją... Czemu kurumę? Oni wodą jadą? Pamiętaj, że znaczy oni mają kurumę, a ja mam to auto, wiesz, pariacha mam. No wiem, ale no, moja kuruma jest ulepszona, wiesz jak. Standardowo. No właśnie, a ja mam na trzeci poziom silnika. Bo ja zbieram na którym? Na 90 czy na 100 jestem najlepszy silnik? 50. 100 chyba. Setny. Czy 90? Chyba 90, bo mucha mi mówił, że na 90. A mucha to cię rucha. No właśnie. Ej, a na 100 jest RPG, nie? Tak. Nie. Jak nie? Nie wiem. Nie, na 100 jest, na 100, bo sprawdzałem ostatnio. Nie, tak, jest na 100. Ja już myślałem, że tu jest kurde spad jakiś. No też myślałem, że tak do wody idealnie prosto spadniesz. O, super, tył napęd z piaskiem. No, bardzo dobrze. Z dupą. O, jest, dobra. Przyczepnął złapana. Tu będziesz mógł zaraz skoczyć, Maron, nie wiem, czy ci mówiłem. To było taktyczne. Tak. Taktyczny. Dosłownie. Dobra, Marona chyba zlegowało mi. Ty jedziesz, Maron? Do wody! Kurwa! Maron. Woda się topi! Woda się topi! Dobra, jest Maron. Myślałem, że cię wyrzuciło z sesji przez chwilę, tak? Woda się topi! Jak woda się topi, co? No to chyba inne rzeczy, co? No. I tu możesz skoczyć, Maron. On takie, prawie wodę utopiłem. Takie pytanie. No. Czy... Akrobatyka! Woda się topi? Nie, ja mam takie pytanie, czy kombal ty czasem nie brałeś przed graniem takiego czegoś białego, co się do nosa bierze? Czemu my nie mamy drzwi? Czemu ja wysiadłem jak tu bym? Czemu my nie mamy drzwi? Czemu ja mam minigana? Jadę twardo do przodu. Dziękuję, że będziesz płacić, Pandi. Sobie właśnie to załatwiłem, że mi płacisz. Nie załatwiłeś. Tak, załatwiłem, patrz. Tu, ubezpieczalnia, Mors Mutual Insurance. No. Influencer. A, influencer, pariach. I dziękuję za 30 tysięcy, Pandi. Nic mi nie przyszło. Bo ci nie pokazuje. Nie, nie ujęło nie, mi. Nie, była informacja, że bierze bez informowania. Nie, nie ujęło mi kasy, bo mam dalej 4 miliony 45 tysięcy. Bo się w chuja robię. No wiem. Dlatego ja pilnuję takie rzeczy, bo mi kasa ważna dla mnie jest, wiesz? Znaczy, nie robię cię za niego, bo... Nie robię cię za niego, bo nim jesteś. Ej, nie mogę go zabić, patrz. Ej, kurwa! Co? Di? Czemu przez niego przytatułem kulę? Andy, ty mówisz, że ty zbierasz pieniądze i nie masz pieniędzy, jak masz 4 miliony. No. To ty kurwa...
on robi? To ty kurwa jesteś dobry, ci powiem, Pandy. Weź kurwa wyjedź i pilota Pandy, szybko, no. Ty jesteś zajebisty, ci powiem. Słyszysz? No ten leży pod ścianą, no. Idź. Pandy, co on robi? Jesteś dobry, jak ty mówisz, że nie dasz, powiedzmy, temu randomowi więcej procent, bo zbierasz hajs jakoś 4 miliony. No zbieram, bo 5 milionów potrzeba na kasyno. Bo nie mogę wejść. Super, ale masz milion z aut jeszcze. 1 200 000. No właśnie. Tylko sam tego nie zbiorę, nie? Sam tego nie zbiorę. A czy tego wszystkiego nie sprzedam, nie? Na co ty w ogóle potrzebujesz, kurwa, 5 milionów? Na co? Na kasyno. A czy na kasyną gier, o. Dobra, ale to kosztuje milion coś. Same kasyno. Ulepszenia magazynu kosztują 1 400 000. Nie ma żadnego magazynu. Jest magazyn. Oglądałem Fogatego. I on wydał 4 800 000. Na co? Na kasyno. Znaczy na salon gier. On nie ma salon gier. Jak nie ma salon gier? Co to było? Nie, no ma. ten jest niemożliwy, no. Ale on powiedział, że on ma, a nie, że nie ma. Ty słuchaj, kurde, porządek w życiu. Jak to było? O! Dajcie wszyscy na... Teraz to my jesteśmy uzbrojeni tak, że no nie mają szans z nami, powiem ci, nie? No, nie mamy z nimi szans, masz rację. Dobra, pan, nie, wcale nie. I kurde, skaczemy, nie? Jak skaczemy? Skoczymy? Kurwa, nie ty! Nie ty! On też skoczył! Co za down? Wracaj tam! Do góry! I masz co na te żółte pole? Wylądować. Gdzie jest żółte pole? Kurde, ja wyląduję poza wróceniem! Nie, uff. Parking. Gdzie jest żółte pole? Ej, ja nie mam żółtego pola. Ja się teraz do tego. To jest ban, on wylądował za! O kurwa! Andy, gdzieś ty wylądował? Ja jeszcze nigdzie. Bo ja nie miałem punktu. Dobra, po... Ty nie masz wyskakiwać, tylko ekipa na ziemi, ale wywalił z tego. Dobra, page up dawajcie, no. Jak my będziemy musieli od nowa tam helikopterem lecieć, nie? No potrzeba. Nie! Nie wierzę. Aha. Dobra, to super. To jeszcze raz. Nie. Nie, jestem. Ile zostajecie? Ile wam piszę? Zero. A wiesz co, że na poważnie to przez chwilę wziąłem? No, mi dałeś zero. Teraz to ci wierzę. Ja cały ten helikopter muszę obejść. Co ja porad? Panie! Tam się świeci. Co za debil. Co ty? On jest na dole? Nie wierzę. Tu się świeci coś, czekaj. Dobra, właś! Wytyfy ma. O, to jest radio, kurwa. Co za spania, Właśnie. A nie ląduj, pan, i kuździe w laboratorium, tylko tu. To super! Nie. To super, dobra, to się zabije. Ty wylądowałeś w laboratorium. Tak, bo nie wiedziałem! Super! Mówi nie na żółtym punkcie, żółtym. Nie mam żółtego punktu! Nie mam żółtego punktu, ja może nie muszę teraz wylatywać. Ja to nie moja wina. Za pierwszym razem bez żadnych wpadek z dwoma randomami. Dobre, ja nie wiem gdzie mam lecieć, nie mam żółtego punktu, no co mam zrobić? To za to mam lecieć czy co? Tak! No dobra, bo nie mam żółtego punktu, od razu ci mówię. Mamy się skradać do laboratorium, ten tam wpierdziela się z patronem. No co za kuźwa dzban. Dobra, mniejsza. Wiesz,
wiesz, że shift służy do tego, żeby się nie zabić. A ty lądujesz na głupi ryj. A czekaj, przypomnij mi, co ja ci powiedziałem 5 sekund przed tym, jak wywaliłeś się na głupi ryj. Użyj shifta, żeby się nie wywalić na głupi ryj. Nie wywaliłem się. Wywaliłeś się na głupi ryj. Cicho. Nie, nie będę cicho. Cip, 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 cip. Kurde. Wstać panel, czekaj chwilę. Odzwij się pan D. Chyba o to chodzi, z tego co pamiętam. O, o to chodziło. Dobra, ja nawalam. Ja nawalać muszę. Też nie wiem, czy moja reloady, jak ja mam broń z stroną bojową. Po prawej będzie być gościa. Idziemy dalej. Idziemy tu. Ty, ale ich zabiję. Czekaj, pan nie biegnij. Bo widzisz, że no, nie wiesz gdzie. Znaczy nie wiesz gdzie. Przelotuję zawsze. Chodź, skryj się, bo żeby nie zginąć. To, że masz pancerz, to znaczy, że... To nie znaczy, że jest nieśmiertelny. No to, że masz pancerz, to nie znaczy, że czołgiem jesteś. Właśnie. Tu teraz. Andy, chodź za mną, bo ja już robiłem tą misję, dobra? Ginę! Mówię, chodź za mną, pan. Tu, podejść tam. Ginę! Kliknij do tego. Kliknij E. I na 3-4 na raz, dwa, trzy wkładamy karty. Raz, dwa, trzy. Dobra. Nie udawaj kozaka, że kupisz krzesło. Chodź. Chodź. Idę. Czekaj, bo mnie zblokowało krzesło, wiesz? Strzelaj w głowę najlepiej. I patrz, jak wychylasz, to chodź, patrz, chodź. Patrz, jak idę, wychylasz, idę. Patrz, stój. Jak wychylasz, to najlepiej wychylaj tak se, patrz. No wiem. Salam alejkum, wypierdziale. Salam alejkum. Powiedział mu, o co oni myśli. Co? To jest woda. Kliknij E. No klikłem. Masz takie coś na ryju? Nie wiem, nie widzę. Muszę, no poczekaj. Nie musisz. Podrabiń mnie? Okej, czekaj. Kuźwa, jaki tu jest trend festerowanie w tym GTA! Co mam kliknąć? Jeszcze raz? E. Na E się nic nie dzieje. Pani, zakładasz maskę. Sprawdź, czy masz maskę taką na ryju. Nie mam, mam twarz. Kurwa, zginę! Musisz kliknąć E. No E, klikam i nic. Wyjdź na powierzchnię, a nie żeby... Jestem na powierzchni, no klikam. Mam tylko papierosy. Czemu? Bo musisz mieć, bo to zakładasz kurde gość, zakładasz maskę, która ci pozwala oddychać. Ja pierdzielę. Jak ty zginął w helikopterze? Kurde, miałem tylko papierosy do uleczenia. Wierzę, papieros ci odejmuje HP.
Nie wiem, ale... I dajcie page up. Klikłem. To znaczy, że papierosami się nie uleczę. Nie, Bandy, wiesz co to znaczy czekaj? Bo ja powiedziałem czekaj, a tyś już skoczył do wody. I teraz musimy lecieć z powrotem. Brawo wy. Sorry. No masz serio, ja już bym zrobił kasyno, nie? Zobaczymy. No tak, zrobiłbym kasyno. Kasyno trwa kurde 10 minut. No ja sobie za ten czas pojem. Low HP. Jaki headshot dostał? Andy, czekaj, bo ty kurde lecisz i potem widzisz. Nie mogłeś już potem maski założyć, jak wleciałeś do wody. Dobra, czekaj, dobra, jak tylko zabijam przecież. Jak rushuję, jak ja nie mogę biegać nawet, chłopie. I stój! No, stoję. Klikam. A nie, co? A. Czemu G? No! To wiesz, czekaj! Wiesz co najlepsze? No? Że ja poprzednie jakby próbie, nie? No a co mam teraz robić? Do wody. Ja nurkować? Nie, lataj. W poprzedniej tej kliknąłem E i mi założyło tą maskę, nie? Więc pozdro. Nie wiem jakim cudem. No. Jak pływać dobrze, bo nie mogę do celu płynąć. Normalnie. Na shifcie. Dobra, i do tego kanału ja. Masz tu zaznaczony Pandy, nie pytaj się mnie. Dobra. Ja widzę, tylko on mi płynie tak, że nie widzę tego punktu, nie? Ja tak na ślepo za tobą płynę. I myszką steruję, nie? Gdzie do góry czy ten bardziej? Co? S i U. Nie umiesz pan pływać w tej grze, kurde? No, u kolegi też nie umiałem pływać. Mam do gry wypływać, czy jak? Aaron. Dobra. Ej, was flare. Yeah. Jebas. 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 Tak, i teraz utopić helkę od razu. Jakby się dało. Dawajcie. Czemu wy się dymicie? Ej, strzelaj w te helki, a nie w ziemię, kombal. Bandy, ty też. Gdzie? Obrz to kurde swoje. Dzięki. Dobra, już się rozumiem. Brawo. Będziemy mieli po lewej stronie helkę. Na ja blisko. Walę na łeb tą po prawej. Czy po prawej będzie bliższa? Czekaj, bo ja ani tej nie widzę na lewej. Nie, jest za bardzo, za wysoko dla mnie. No, za daleko jest chyba. Nie, za wysoko mówię. A, bo one są wyżej ja jeszcze. Ja nie mogę tak podnieść działa, bo ja jestem tym działem w helikopterze, nie? Tam z przodu, na dziobie. Andy. Ja tego aż tak nie wiem podnieść. Ale zabił. Oni na nie wybuchli, zabiłem ich po prostu. Essa! Kurde. O, jest.
nie, nie mogę podnieść i... Ej, zabiłem znowu. Esa. A ja znowu go zabiłem. Brawo, dobra, to teraz do punktu. Pilot, nie, musi chyba zabić drugiego pilota, bo ten pilot pierwszy ciągle pilotował, bo nie spadał. To teraz do jakiego punktu lecimy? Lecamy. Masz na mapie zaznaczone, Pandy. Masz wszystko pozaznaczone na misji, nie pytaj się. Mhm. A do jeziora? Wszystko pozaznaczone. Do jeziora na przytamie. W ogóle to jezioro tutaj jest, no tam mi się wydaje, że tak zrobili sztuczne trochę. Bo to tak bardzo realistycznie nie wygląda według mnie. I Morze Bałtyckie. Tak, i nasze polskie plaże. Co? No. Długie jak na pół kilometra, a... Teraz trzeba jebać helikopter. W piasku może znaleźć wszystko praktycznie. Od butelek po piwie... Do kurde nawet samochodu pogrzebanego. No to chyba u ciebie. Dobra, co mamy? A, znowu ją. Ta, bo my ją ratowaliśmy, nie? To jest ta misja. Ona jest w ogóle z GTA 4. Mi się dobrze mówię? Grał ktoś z was z GTA 4, czy nie? Nie, wątpię. Mi się kojarzy właśnie z GTA 4, z jakiejś misji, ale nie pamiętam, bo u Hogatego właśnie oglądałem. Hogaty. Złoty. Granacik. Granat. Yeah. Osiągnięcie, dostałem nowy granat. Panto. Jak rzucam. Rzuc w dziesiątkę. I to teraz była scena jak z tego, z Mission Impossible. Mhm. Dosłownie, brąz. A, Pandy złoto, no oczywiście, bo mam platynę, bo on był pierwszy. Essa. Z 700 tysięcy prawie. Podzielimy to na siebie, czyli będzie tak, że... Na zero. To jest niesprawiedliwe. 55%, 371 tysięcy plus. 0% łupu. Szybkiego restartu, okej. Okay. 471 tysięcy. Pięknie. Czemu ja mam 0? Jak 0? Na pewno coś masz. Nie, i 72 level, yo! No, wydaje się, kiedy już 0, to ma 0. No wiem. Jest trolik. Yeah. Jopie, to taki interes. W ogóle nieopłacalne, nie? Interes jest pan za czysta przyjemność, tak no. Jak na przykład dla mnie, nie? Gdzie robiliśmy to kurde pół godziny, nie? A w pół godziny to ja bym zrobił kasyno i wyciągnął z tego milion. No dobra, tylko ty masz kasyno, ja nie mam. Milion. A tu 202, Pandi, z tobą interesy są gówniane. I chłopie. No właśnie. Teraz mam symulator flashbanga w CS-ie. Dosłownie. No coś takim efektem będzie musieli kończyć, no. Piękną białą ścianą. A czekaj, jak to powiedziałeś wtedy w odcinku? Ale nie wbili ci się, nie mają psychy, wiesz? No to powiedzcie, no napisy końcowe to będzie idealne, nie? Pamiętaj, Mariusz, żebyś do tego robić miniaturkę. Andy, nie ma za co. Spoczko. A i miniaturkę to odwalę taką. Wezmę jakoś tam, kurde, postać twoją wytnę, dam jakby na ziemię rozwaloną i napis Pandy nie umie lądować. No i jeszcze lepszym efektem kończymy. A w Polsce czy... Wywaliło. Na Ukrainie, dobrze.